Dzień dobry, mili, dzień dobry. Co tam w wędkarstwie? Bo oczywiście Piotruś Effendi nie będzie mówił o wędkarstwie. Bo dla mnie to płytkie, słuchajcie, jest to wędkarstwo bardzo. Znaczy, kiedyś było to piękne rzemiosło. Dla mnie dzisiaj to, co jest prezentowane przez robactwo, no to jest tak płytkie, płytsze niż mielizna. Mili, otóż tak, z Rutkiem mamy, bo Rutek przekonał mnie w końcu, mówi: Piotrek, chodź zrobimy film. Kiedyś kręciłeś filmy, to miałeś po 150 000 wyświetleń. Więcej jak Sebastian Kowalczyk, mój przyjaciel, z którym umówiłem się na ryby. Proponowałem Sebastianowi, żebyśmy zrobili live'a. Sebastian nie chce, nie wiem dlaczego. No ja nigdy się nie boję live'a, ponieważ nigdy nie kłamię. A człowiek, który mówi prawdę, zawsze no się obroni, że tak powiem. No i z Rutkiem zrobimy ten film, z Sebastianem zrobimy ten film. Muszę wam powiedzieć, że do rapy przyszedł zjebek. Dobrze, że mnie nie było. Przyszedł z taką maczetą. Nie z taką, ale z taką maczetą. Zardzewiałą. Nie tyle, że się obawiam, ale no... No wiecie, jak to jest z psychopatami. Ja cykor nie jestem, ale trzeba się wystrzegać psychopatów. Dla zjebka to wróbel. W rapie miałem być, ale mnie nie było. Więc zjebek zastał redaktora, takiego słynnego redaktora. Najsłynniejszego wędkarskiego redaktora. No i z nim przeprowadził wywiad. On tam coś tamtego chciał mnie, no ale nie spotkał mnie i być może dlatego żyje jeszcze. No. Otóż będę wnosił o to, żeby zakazać fotografowania ryb. Oczywiście, sam tak robiłem. No to taki robal powie: ale sam robiłeś, czy panie Effendi, pan robiłeś? No tak robiłem, ale kiedyś robiłem kupę w majtki, jak byłem dzieckiem małym. Robiłem kupę w majtki, a teraz nie robię kupy w majtki. Robalu. Psychopato. No tak trzeba z psychopatami rozmawiać, bo oni nie zrozumieją tego, że co z tego, że kiedyś... Poza tym, słuchajcie, jeżeli robiłem nawet sesję z rybą, kilka zdjęć, to było moment. Dwie białe czaple i cztery kormorany. I tak, robal wam powie: one zjadają małe ryby, ale kormorany to już większe, to ten... A wy nie zjadacie ryb? Dwie następne białe czaple i 2, 4, 6, 8 albo 9 kormoranów. A wy nie zjadacie ryb, nie? One nie mogą zjadać ryb, wam przeszkadza... Następna biała czapla. Wam przeszkadzają i dwa kormorany. A jak wy żrecie ryby, to możecie żyć, a one nie mogą. Wy macie w sklepie, możecie kaszę kupić. Możecie kupić sobie, nie wiem, pierogi ruskie. Sebek, co to za ptak? Archeopteryx? Czy piecuszek? To wy możecie sobie kupić kaszę, nie możecie, a one tylko żywią się rybami. No i co na to powiecie? Przecież to wy, ludzie, my, ludzie, my. Znaczy, no ja nie zaliczam się do tego robactwa, którzy zowią się samozwańczo ludźmi. Ja się czuję człowiekiem, ale dla mnie to nie są ludzie, to są robale, którzy gadają takie głupoty. Posłuchajcie, listopad. Cieszy się SBB, że jest taka pogoda do kilkunastu stopni w pierwszej dekadzie listopada. Przyjdą ludziom rachunki za energię, i nie tylko, na wiosnę. I mam nadzieję, że się rozpocznie to, czego zawsze, o czym zawsze marzyłem. Sekta burdeli bandrowskich. Teraz w skrócie, cały czas będzie SBB. Nie SB, tylko SBB. Czy wy nie widzicie, co ta... To jest mafia. Ale słuchajcie, każda mafia, czy mafia z Wenezueli, czy mafia z Kolumbii, czy mafia włoska, El Chap, no wiadomo, no to mówię, to te wszystkie mafie, one były mocne, nie mówię o tych gangach frajerskich. To jest mafia międzynarodowa, która nie podlega żadnym prawom. Oni mogą gwałcić dzieci, gwałcą dzieci, oni mogą robić wałki na miliardy, bo robią wałki na miliardy, na setki milionów. Jeden śmieć ukradnie coś na 100 milionów, znaczy pod jego skrzydłami, jeśli chodzi o sprawy energetyczne, a drugi śmieć na jednej sprawie na 2 miliardy. I to tylko tym się różni. Oczywiście
śmieć, który kradnie pod jego skrzydłami bandyci, kradną coś za 100 milionów, jest mniejszym śmieciem, ale także podlega, według mnie, pod karę śmierci. I to w postaci skurowania. To nie są ludzie. To jest mafia. Mafia, prawdziwa mafia. Ale to jest już taka mafia, która nie podlega, nawet gdyby, to jest taka mafia, jak dr Mengele. Wzięli około 400 polskich dzieci do rowu i podpalili te dzieci, które tam wybiegały, palące się, to kopa dostawały w buzie i dalej się na żywca paliły. Tak dr Mengele zrobił jeden ze swoich doświadczeń. To są ci sami ludzie. Inaczej, tacy sami ludzie. Znaczy ludzie, no, takie same robactwo. Oni, no kto miał skazać Mengele za taki pomysł? No kto? No Himmler, Hitler, Göring, no kto miał go skazać? A kto ich skaże dzisiaj za to, co oni robią? Że wszystko niszczą. Niszczą polskość, sprowadzając tam plemiona, niszcząc nam wszystko. Wszystko. Firmy, domy, ceny, niszczą nam wszystko i nas. Polskość przede wszystkim, narodowość. Kto ma ich oskarżyć? 600 tysięcy euro. To zaraz, to przez 4 lata prokuratura, czyli przez 4 lata Ziobro nie postawił zarzutów. Ja już mówię, wydałem do prokuratury, ale to no jego służby, czyli on tak naprawdę. To jak to jest? No to o czym to świadczy? Świadczy to, że oni się tak samo kłócą, jak Żydokomuna z Hamokomuną. Znaczy to jest to samo, teraz jest to samo. To weźcie w latach powojennych, jak Żydokomuna z Hamokomuną się kłóciła. Ale jeśli chodziło o... Oni się kłócili, ale jeśli chodziło, żeby wystąpić coś, jakkolwiek przeciwko narodowi polskim, Polakom, to razem szli ramię w ramię i nas chcieli mordować. I teraz Polacy są podzieleni na PiS, PO, za maseczkowaniem, za szczepionkami, jeżeli cokolwiek mówi z PiS-u czy z PO, czy nawet Hołowni, z PSL-u, czy tam z SLD, no ZSL powiedziałem, tak? PSL. To nie ma żadnego to znaczenia. Żadnego. Oni zawsze, to jest jedna drużyna udająca, żeby podzielić Polaków. Wszystko jest zniszczone. Wody są zatruwane. Ryb nie ma. Zwierzęta są wymordowane. Coś tam zostało, coś, ale to wszystko jest cały czas tylko kłamią, oszukują, lawirują. Nic już z tego nie będzie. Pamiętajcie, nigdy w dużych rzekach w Polsce już nie będzie ryb. Nigdy już w dużych akwenach nie będzie ryb. Będą jedynie ryby w małych zbiorniczkach. No bo tam nie problem, żeby to zagospodarować. Wszystko jest niszczone. Oceany, morza, duże rzeki. Wszystko jest niszczone dla pieniędzy. I ta cała banda światowa, ta banda polska SBB, to jest to samo wszystko. I co jest najgorsze? Że właśnie takie robactwo myśli, że jest dobrze. Sebastian Kowalczuk, przepraszam, Kowalczyk, z którym będę na rybach, mówi, że jest ryba. Michael Pleciona Corleona mówi, tak, jest ryba. Ludzie, weźcie wy się, kurwa, zacznijcie mówić prawdę, tak jak ja. No tam Michael to jeszcze coś tam powie, takiego normalnego czasami, że to jest źle i tak dalej, tam potępi zło. Ale Sebastian Kowalczyk zawsze mówi, jest dobrze. No tam trochę się, to co powiedziałem, że wreszcie zaczął coś mówić dobrego, jeśli chodzi o tym, że tam Odra tego, ale tam panowie z Żytniej, znaczy panowie, panie z Żytniej go tam przestraszyły, no i Sebastian już tam nie podskoczy wyżej wała. Może o tym porozmawiamy, Sebastianie, też między innymi. Szkoda, że na live'ie w naszej wędkarskiej posiadówce za 2 tygodnie. To jest po prostu koniec wszystkiego. I teraz macie takich śmieci. No, on złapał, miał 50 brań, takich okątków, złapał 70. Przepraszam, dobra. A tak można mieć, a złapał 70, bo bywało tak, że ja na przykład, a co wam będę opowiadał, i tak nie uwierzycie, że złowiłem rybę 2 czy 3 razy w życiu, która nie miała wbitego w haczyka. Ta ryba nie miała wbitego haczyka w ciało. Jak ją złowiłem? Ale normalnie łowiłem zestawem, z haczykiem. Nic z tego nie będzie. Jesteśmy dojechani, dojebani, ale to nie jest jeszcze max. Zobaczycie niedługo. Wspomnę jeszcze tych świrów, którzy mówią, że
za dużo jest białej ryby. No to dajcie tym wędkarzom chociaż na te federki, na tym zalewie połowić tych małych rybków. No. To dajcie, bo zastąpcie z tych małych rybków, jak to jest za dużo, Z tych małych rybków taka rybka za 5, 7 lat, 10 będzie, w zależności od gatunku. Ale to kurwa, ale no to, kurwa, no to macie, no to makoszowy macie i te inne sprawy. No, no, no. W Polsce jest węgiel, ale nie ma węgla i kosztuje kilka razy tyle tam, gdzie nie ma węgla. No ludzie, o czym my mówimy? SBB. Sekta burdeli banderowskich. To jest gorsze od UB, to jest gorsze od SB, to jest to samo co NKWD i NSDAP. Żegnam, siema, cześć. O kurde.